przyjrzyj się swoim uszom. Czyż nie są niesamowite? Przeciętny człowiek słyszy częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Narządy zmysłów funkcjonują jednak indywidualnie i mają wyjątkowe cechy zależne od danej osoby. Niektórzy z trudem słyszą szepty sąsiadów tuż za drzwiami, tymczasem nieliczni szczęśliwcy mogą się pochwalić słuchem absolutnym, potrafią rozpoznać każdą nutę w dowolnej oktawie. Poniższe testy słuchu pomogą Ci odkryć Twoje ukryte supermoce. Na początek sprawdźmy, gdzie na tę chwilę lokujesz się w spektrum częstotliwości. Załóż słuchawki i upewnij się, że jesteś w cichym miejscu, bez hałasów w tle. Jeśli akurat otaczają Cię ludzie, poproś ich, aby przez najbliższą minutę zachowali ciszę. Będziemy podróżować przez i poza zakres częstotliwości słyszalnych dla człowieka i odtwarzać pewne częstotliwości dźwięku, których ludzkie ucho zazwyczaj nie jest w stanie odebrać. Jak tylko zorientujesz się, że zaczynasz słyszeć dźwięk, wciśnij pauzę. Liczba, którą zobaczysz na ekranie, to Twój aktualny wynik. Gotowy? Zaczynamy! Świetna robota! I jak? Zaskakujący wynik? Jeżeli jest wyższy od średniej, to gratuluję. A jeśli nie, nie martw się. Im jesteśmy starsi, tym trudniej wyłapać nam dźwięki o wysokiej częstotliwości. Może zmniejszyć się u nas zdolność słyszenia ptasich śpiewów, a nawet niektórych spółgłosek, takich jak S, H czy F. Jeśli Twój rezultat jest bardzo zły, spróbuj wykonać test ponownie. Możliwe, że Twoje słuchawki nie potrafią prawidłowo odtwarzać niesłyszalnych częstotliwości albo zapomniałeś włączyć dźwięk. Jeśli masz pewność, że wszystko działa poprawnie, być może warto wybrać się do lekarza i przebadać słuch. Teraz znasz już swój zakres słyszalnych częstotliwości. Zgadnij, kto wychwytuje brzmienia wykraczające poza te granice. Nietoperze, gołębie, słonie, psy, delfiny i kilka innych zwierząt. Ale jak myślisz, które stworzenie ma najlepszy słuch na świecie? Proszę o brawa dla naszej mistrzyni – ćmy! Naukowcy twierdzą, że te nocne motyle są w tej kategorii bezkonkurencyjne. Jedno z badań wykazało, że barciak większy, znany również jako Galleria mellonella, wychwytuje częstotliwości do 300 kHz. Oznacza to, że słuch tych stworzeń jest 15 razy lepszy od ludzkiego. Przejdźmy dalej i sprawdźmy swoje predyspozycje do rozwinięcia słuchu absolutnego. Ta rzadka supermoc to w zasadzie umiejętność identyfikacji lub odtworzenia danej nuty muzycznej bez odwoływania się do dźwięku wzorcowego. Najwięksi kompozytorzy, w tym Beethoven, Chopin i Mozart, posiadali tę cechę. Jest również nieobca ludziom tworzącym współczesny przemysł muzyczny. Badania oparte na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 600 muzyków wykazały, że im starsi byli ludzie, gdy zaczynali ćwiczyć, tym mniejsze było prawdopodobieństwo, że rozwiną słuch absolutny. Tymczasem ankietowani, którzy rozpoczęli praktykę muzyczną przed 6 rokiem życia, w przeszłości mogli pochwalić się tą cechą, a przynajmniej większość z nich. Wśród uczęszczających na zajęcia muzyczne przed 4 rokiem życia około 40% miało słuch absolutny. Co więcej, są większe szanse na rozwinięcie tej zdolności, jeśli przynajmniej jeden z krewnych ją posiada. I co? Jesteś gotowy na słuchowe wyzwanie? Załóż słuchawki, weź głęboki oddech i nie zapomnij podliczyć prawidłowych odpowiedzi. Oto mała wersja klasycznej klawiatury fortepianowej. Odświeżymy Ci pamięć. Tak właśnie brzmi 12 nut. Użyjemy tej przykładowej melodii, aby trochę utrudnić Ci zadanie. Zaczynajmy! Co to za dźwięk? Jakieś pomysły? To G. A ten?
to C. Wytęż słuch i przysłuchaj się kolejnej nucie. I jak? To A. A co powiesz na ten dźwięk? Zgadniesz? To F. Idźmy dalej. Wiesz, co to za nuta? To znowu A. A ten dźwięk? To fis. Oto kolejne brzmienie. Zgadniesz, co to za nuta? To B. Podejrzewasz, co to za dźwięk? To ais, znane również jako B z bemolem. Kolejny dźwięk. Wiesz, co to za nuta? To ces. A potrafisz odgadnąć ten dźwięk? To znowu G. Brawo! Jeśli odgadłeś więcej niż 7 nut, może warto zapisać się do szkoły muzycznej i rozpocząć karierę w tej dziedzinie, zanim będzie za późno. Jeśli twój wynik mieści się w przedziale od 3 do 6 nut, twój słuch muzyczny jest całkiem niezły. Nie odgadłeś ani jednej nuty? Nie martw się, trening czyni mistrza. Nasz kolejny test ujawni zarówno twoje umiejętności słuchania, jak i znajomość instrumentów muzycznych. Ta gra jest bardzo łatwa. Posłuchaj uważnie dźwięku i spróbuj odgadnąć instrument. Masz 15 sekund na każde pytanie. Nie zapomnij sumować poprawnych odpowiedzi. Oto pierwszy dźwięk. Brzmi znajomo? Co powiesz? To róg, znany też jako waltornia. A co powiesz na to? To sitar. Kolejne nagranie. Jakieś pomysły? To steel pan. Co to za instrument? To gitara akustyczna. Świetna robota. Idźmy dalej. Wiesz, jaki to instrument? To flet. Kolejne nagranie. Kojarzysz? To ukulele. Wsłuchajmy się teraz w ten tajemniczy dźwięk. Tak brzmi kij deszczowy. Kolejny instrument. Jakieś pomysły? To marimba. Następne nagranie. To organy. Kolejny instrument. Brzmi znajomo? To talerze perkusyjne. A ten? Gitara akustyczna? Nie. To banjo. To rozpoznasz od razu. To skrzypce. A co z tym instrumentem? Żartuję. To tylko mruczenie kota. Kontynuujmy i przysłuchajmy się kolejnemu nagraniu. To oczywiście harmonika. Jakieś pomysły, co to może być?
to kazu. Wygląda jak śmieszny mały gwizdek. Kolejny instrument. Zgadłeś? To lutnia. A ten? Pianino cyfrowe? Nie, to harfa. Kolejny instrument. Jakieś pomysły? To kabasa. Kolejne nagranie. Kojarzysz to brzmienie? To klarnet. Świetnie ci idzie. Już prawie koniec, więc skup się i posłuchaj następnego nagrania. To gitara basowa. Kolejne. Brzmi znajomo? To pianino. A co powiesz na ten instrument? Tak brzmi śpiew gardłowy i pochodzi od człowieka, a nie instrumentu. Kolejne nagranie. Wiedziałeś? To kastaniety. A to jakieś pomysły? To odgłos kieliszków wypełnionych wodą. Ostatnie nagranie. Rozpoznajesz ten instrument? To akordeon. Sprawdźmy, jak ci poszło. Jeśli odgadłeś wszystkie 25 instrumentów, gratulacje, jesteś geniuszem. Jeśli twój wynik mieści się w przedziale od 17 do 24, brawo! Twój słuch i wiedza są rewelacyjne. Jeśli nie jesteś jeszcze związany z branżą muzyczną, chyba trzeba to zmienić. Jeśli udzieliłeś od 9 do 16 poprawnych odpowiedzi, radzisz sobie całkiem nieźle. Słuchając muzyki, prawdopodobnie poprawnie rozróżniasz poszczególne instrumenty. Jeśli udzieliłeś mniej niż 9 poprawnych odpowiedzi, chyba najwyższa pora poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Zaskoczy cię różnorodność instrumentów muzycznych. Cóż, prawda jest taka, że nikt nie wie, ile tak właściwie mamy na świecie rodzajów instrumentów. W encyklopediach można ich znaleźć ponad 500, ale liczba ta jest daleka od rzeczywistej. W końcu każdy instrument muzyczny ma dziesiątki różnych modyfikacji i setki wariantów. Aby ułatwić klasyfikację, instrumenty tradycyjnie dzielą się na 6 głównych kategorii, w zależności od źródła dźwięku. Instrumenty dęte, drewniane, smyczkowe, dęte, blaszane, perkusyjne, klawiszowe oraz strunowe, szarpane. Instrumenty od wieków służą do zabawiania ludzi. Wiesz, jaki jest najstarszy instrument muzyczny na świecie? Jak na razie ten zaszczytny tytuł należy do neandertalskiego fletu. Stworzono go jakieś 60 tysięcy lat temu. Współcześni muzycy zrekonstruowali ten instrument i okazało się, że jego brzmienie przypomina współczesny flet bambusowy. Jednak muzyka to nie tylko narzędzie rozrywki. Jest również bardzo pomocna, gdy pragniemy się zrelaksować lub skupić na nauce czy pracy. Częstotliwość 432 Hz uważana jest za idealną, ponieważ współbrzmi z rezonansem Schumana o częstotliwości 8 Hz. Jest znana ze swoich głęboko uspokajających i kojących efektów. Jedno z badań przeprowadzonych w Italii wykazało, że muzyka dostrojona do 432 Hz w porównaniu do 440 Hz spowalnia rytm serca. Uważaj więc, czego słuchasz.